Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Pokażę Wam jeden ze sposobów owijania noworodka, który ja wykorzystuję na mojej sesji fotograficznej na początku sesji. Jest to tak zwany kokon. Zakrywamy rączki i nóżki. Pozostawiamy tylko dłonie przy buzi maluszka. Reszta jest zasłonięta, całe ciałko maluszka jest zasłonięte. Maluszek w tej pozycji nam zasypia. Czuje się jak w brzuszku u mamy, czuje się wygodnie i nam zasypia głęboko. Dlatego najlepiej jest stosować tą metodę na początku sesji. Ta metoda owijania maluszka bardzo ładnie prezentuje się albo w misie, albo na rękach u rodziców, na przykład u mamy. I teraz tak, zaczynamy. Bierzemy naszą owijkę. Owijka musi być mocno elastyczna. I kładziemy tą naszą owikę na naszych nogach. Najpierw bierzemy maluszka do góry. Trzymamy maluszka. Rozkładamy naszą owikę na naszych nogach. Z drugiej strony musi być krótsza. Ta dusza spada nam na ziemię. O. Kładziemy nasze maleństwo na nogach. I teraz tak, ta dłuższa część przykrywa nam pampersa, tak jakby. Czyli tutaj pozostawiamy tylko przy szyi, żeby zakryło nam ramiona. Bierzemy nasze rączki, układamy w sposób taki przy buzi, żeby zostawić tylko tam same dłonie, reszta żeby była zakryta. Nasze stópki bierzemy na kokardkę. I przykrywamy nasze rączki, znaczy rączki maleństwa. Tą owikę, końcówkę tej owiki, przykrywamy całe nóżki. Tak? Przytrzymuję sobie rączką. I teraz tą drugą część naciągam mocno przez stopki i nóżki maleństwa. Jak tą rękę puszczę, to przyciskam jakby tą drugą rączką, tak? Przytrzymuję sobie tą drugą rączką i tą owijkę wsuwam pod tyłeczek maleństwa. Wsuwamy obojętnie jak. Nie patrzymy, czy jest równo, czy nie. Obojętnie jak. Teraz zakrywamy jedno ramię. I przeciągamy, trzymamy i przeciągamy tą owikę na drugą stronę. I tu mocno naciągamy. O, żeby ta owika była mocno naciągnięta. Żeby ten maluszek nam się nie rozkopywał. I następnie łapiemy tą część. Naszym ciałkiem przytrzymujemy nóżki maleństwa. Wsuwamy naszą rączkę pod główkę i przeciągamy owikę na drugą stronę. O, coś takiego. I teraz, jak mamy owikę na tej drugiej stronie, ona nam się ładnie już układa sama, automatycznie. Przeciągamy ją tyle razy, ile starczy nam nasza owika. Z reguły są to 2 albo 3 razy. Pamiętamy, żeby nasza owijka była mocno naciągnięta. To nie szkodzi maleństwu. Maleństwo czuje się bardzo ciepło i bezpiecznie w tej pozycji. I teraz tak. Jeszcze jedną wezmę. O. Końcówka idzie nam po skosie. Tu jest tak ładnie. O, możemy odsłonić te nasze rączki troszeczkę. Tu naciągamy, żeby było równiutko. I tą ostatnią kładziemy po skosie, tutaj z przodu. I teraz na sam koniec bierzemy tą jedną końcówkę naszej owiki i tą drugą.
I to, co mamy tutaj, nam zostaje. Ja przeważnie biorę tutaj pod tyłeczek. O, a to zakrywam. Zakrywam tu wszystko na dole. I teraz tak, tu przytrzymuję maleństwo. Tą wsuwam pod tyłeczek na drugą stronę. I teraz mam ją tutaj już na drugiej stronie. I zawiązuję na kokardkę, na słupełek, jak kto woli. Tego i tak widać nie będzie na zdjęciu. Ja robię przeważnie słupełek, żeby mi się to nie rozplątało, a żeby się mocno trzymało. O. I teraz mamy nasze maleństwo. Tak. Prezentuje się pięknie. Mama trzyma na rączkach. O, i w tej pozycji dziecko nam ładnie śpi, jest wygodne do noszenia, a metoda jest też bardzo łatwa. Polecam.